Ta skarga też w pewnym sensie, ta projekt uchwały, która zostanie odrzucona, tą skargę, ona dokumentuje nam bezradność pana prezydenta w pewnym stopniu w zakresie sprawowanego nadzoru nad podległymi mu jednostkami, spółkami. Ta bezradność skutkuje taką determinacją petentów, że piszą skargi. Pan prezydent nie jest w stanie pomóc rozstrzygnąć jako urzędnik w tym trybie urzędowym. Dlatego mamy dzisiaj już kolejną skargę tu na tym poziomie, na tym pułapie. Ona została określona, ona jest też udokumentowana w jakimś stopniu, czyli ja nie rozstrzygam jej zasadności teraz, ale chcę podnieść fakt sprawowania nadzoru przez pana prezydenta nad podległymi jednostkami. Między innymi to też nad powiatowym urzędem pracy, ale także nad miejskim przedsiębiorstwem gospodarki nieruchomościami, gdzie też były pewne spory, gdzie też były kwestionowane pewne sprawy. No niestety pan prezydent nie jest w stanie w sposób sprawny dokonywać pewnych rozstrzygnięć jako organ nadzorujący. Tylko panu radnemu przypomnę, że miejskie przedsiębiorstwo gospodarki nieruchomościami jest spółką prawa handlowego i nadzór nad nim sprawuje Rada Nadzorcza, a nie prezydent. Ten projekt uchwały, który państwo dostaliście, nie świadczy o bezradności pana prezydenta, tylko o tym, że skarga została rozpatrzona. Poza tym tą kwestią zajmował się też sąd i sąd też wydał stosowny wyrok w tej sprawie.